wyzwania i zagrożenia związane z realizacją polityki Unii Europejskiej w zakresie technologii energetycznej były głównym tematem obrad 11. Międzynarodowej Konferencji Kotłowej, jaka odbyła się w dniach 19-22 października 2010 roku w Szczyrku. Spotkanie naukowców i przedstawicieli przemysłu było okazją do wyróżnienia kolejnych osób zasłużonych dla rozwoju polskiej energetyki. Celem organizowanych już od 45 lat konferencji kotłowych jest przede wszystkim wymiana doświadczeń przedstawicieli nauki i przemysłu w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań w sektorze energetycznym. Gremium krajowych i zagranicznych specjalistów spotyka się, by przedyskutować dotychczasowe osiągnięcia, wymienić się doświadczeniami w zakresie problemów eksploatacji urządzeń energetycznych, a także wskazać kierunki nowych badań naukowych i optymalnych rozwiązań. Od 1986 roku organizację konferencji kotłowych przejął Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od tego czasu konferencje te organizowane są w cyklu czteroletnim, a ich współorganizatorem jest Rafako S.A. To bardzo ważny rodzaj konferencji, w których uczestniczy Rafako. Jest to rodzaj konferencji stricte merytoryczny. Na tych konferencjach omawiane są najnowsze rozwiązania technologiczne. Zarówno gremia naukowe, jak i przemysłowe wymieniają się swoimi doświadczeniami. Rafako jako lider w branży musi w takich konferencjach uczestniczyć. My nie tylko rozwijamy się poprzez ekspansję na rynkach, ale również poprzez unowocześnianie, poprzez innowacyjność. Tegoroczne obrady 11. już konferencji zdominowały wyzwania i zagrożenia związane z realizacją polityki energetycznej Unii Europejskiej, która zakłada, że głównym paliwem energetycznym będą źródła odnawialne. Nie ma jednak ostatecznych decyzji co do szczegółowych zasad. To wyzwanie niezwykle trudne dla Polski, kraju, w którym energetyka w dalszym ciągu opiera się przede wszystkim na węglu. Wytwarzamy ponad 92% elektryczności z węgla. A jej procesy dekarbonizacji naszej energetyki są niezwykle złożone. Nasz punkt startu jest po prostu bardzo skomplikowany. Następnym zagrożeniem jest to, że w istocie rzeczy nie mamy pewności, w jakim kierunku ostatecznie zostaną sformułowane zasady polityki energetycznej w Unii Europejskiej. W związku z tym dynamika inwestycji w Polsce została nieco zahamowana. Mamy wprawdzie kilka rozpoczętych przetargów na nowe inwestycje, ale według mego przekonania dynamika wprowadzenia nowych inwestycji do systemu jest za mała na obecnym etapie, choćby dlatego, że polska energetyka węglowa jest też stara. Musimy najpierw zastąpić stare jednostki, dopiero później odbudowywać moc. O roli różnych technologii w osiągnięciu celów emisji w perspektywie do 2050 roku profesor Tadeusz Chmielniak mówił w wykładzie inauguracyjnym 11. konferencji kotłowej, podkreślając, że polska energetyka wymaga modernizacji. Ale dziś inwestorzy nie wiedzą, jakie rozwiązania technologiczne będą ostatecznie akceptowane. Pojawia się też problem z pozyskiwaniem kapitału dla tych inwestycji. Banki nie chcą finansować technologii węglowych, skoro tyle mówi się o produkcji zielonej energii. To wszystko przekłada się na mało komfortowe położenie producentów i wytwórców elementów i technologii energetycznych. W ocenie uczestników konferencji w Szczyrku polska nauka i przemysł są jednak w stanie sprostać tym wyzwaniom. Rzeczywiście poruszamy się w bardzo skomplikowanym świecie powiązań polityczno-gospodarczych i trudno jest dzisiaj przewidzieć, w którą stronę potoczą się losy technologii, w ramach których Rafako dzisiaj przoduje, jest usytuowany na tym miejscu, na którym jest. Natomiast współpraca firm i ośrodków naukowych jest niezbędna do tego, żeby te trudności, te wyzwania pokonać w przyszłości. Dekarbonizacja energetyki to bardzo ładne ekologiczne hasło, natomiast w jaki sposób je zrealizować w taki sposób, żeby nie ucierpiał klient końcowy, żeby znalazły się pieniądze na finansowanie inwestycji, to jest właśnie cel tego typu konferencji, gdzie można podzielić się przede wszystkim wiedzą
nabytą w trakcie realizacji i projektowania nowych urządzeń, jak również można podyskutować na temat problemów, które pojawiły się na istniejących obiektach, jak również porozmawiać o przyszłości. W ostatnich latach branża energetyczna dokonała ogromnego wysiłku i obniżyła skutecznie podstawową emisję gazów, czyli dwutlenków siarki i tlenków azotu. Dziś emisja tych substancji w polskiej energetyce spełnia już wymogi unijne. Natomiast planowane dalsze zaostrzenia norm emisji będą osiągalne już tylko w nowych blokach energetycznych. Spotkanie w Szczyrku było też okazją do uhonorowania osób i instytucji mających szczególny wkład w rozwój sektora energetycznego w Polsce. Wyróżnienia rycerza polskiej energetyki ustanowiono podczas konferencji w 2006 roku. Wówczas tytuł ten otrzymało 11 osób. Naszym zamiarem było przede wszystkim nagradzanie tych, może nie nagradzanie, to jest może złe słowo, ale wyróżnienie tych, których osiągnięcia dla energetyki są ogromne, którzy całe życie w istocie rzeczy poświęcali dla rozwoju całej energetyki, przemysłu maszyn i urządzeń energetycznych, a więc zarówno kotłów, jak i turbin i innych urządzeń energetycznych. Z tym, że w tym ogólnym określeniu zasad chcieliśmy zachować pewną kolejność, to znaczy najpierw chcieliśmy nagradzać i wyróżniać osoby, które właściwie są już seniorami przemysłu, mimo to, że są seniorami, dalej angażują się w sprawy energetyki. Myślę, że energetyka jako dyscyplina przemysłowa jest dobrym przykładem niezapominania o osiągnięciach ludzi, którzy całe życie tej energetyce służyli. W tym roku do grona rycerzy polskiej energetyki dołączyło 12 kolejnych osób. Nie masz w Rzeczypospolitej większego honoru i godności większej, niż gdy mąż szlachetny Oręż od kompanii zacnej dostaje. A do ustanowionego onegdaj na mocy pierwszego edyktu rady tytułu szlachetnego mile z energetyce, rycerza energetyki, godnych braci jest wielu, a ci prawo spełniają, które stanowi, by to był mąż godny i stateczny, ze szronem na skroni, który dla dobra konferencji naszej techniki kotłowej i energetyki, co to elektrykum one wytwarza i który cały swój żywot poczciwie pracując chwały jej przysporzył. Jako insygnium one dajemy wam, bracia nobile, z nagi miecz, bez pochwy nijakiej, abyście szabli do pochwy nie schowali, do lożku nie rzucili, jeno nieprzerwanie, ile wam sił starczy w leciech waszych dla dobra konferencji kotów i energetyki, dla pożytku gospodarstwa najjaśniejszej Rzeczypospolitej naszej nieprzerwanie wojowali. Tytuł Milec Polskiej Energetyki nadano m.in. prezesowi Rafako S.A. Mariuszowi Różackiemu. Wieslaus Mariusz Różacki, filius Wiktorii de Warszawa. Jeżeli spojrzymy na pozostałych 11 rycerzy, którzy dzisiaj zostali odznaczeni, to aż z zażenowaniem muszę powiedzieć, że nie czuję się do końca uprawniony do bycia w takim gronie. Pan profesor Chmielniak, pan profesor Kabza, no 11 właściwie trudno w tej chwili nawet pominąć któregokolwiek z nich. To są wspaniałe nazwiska indywidualności, które tworzyły i wciąż tworzą polską energetykę. Rycerzem polskiej energetyki mianowany został także Andrzej Mazurkiewicz, wieloletni projektant w Rafako S.A. Ja zaczynałem pracę w Rafako akurat w okresie, kiedy energetyka bardzo szybko się rozwijała. To stwarzało bardzo duże możliwości, dlatego że i równocześnie wyzwania dla nas, dla projektantów szczególnie. Myśmy zaczynali właściwie od małych kotłów, a doszliśmy do największego kotła w latach 80. 1880 ton. Także był to największy kocioł w Europie. W tym czasie kadra się rozwijała bardzo. Oczywiście korzystaliśmy z pomocy, współpracy z firmami zagranicznymi, ale główny ciężar był na konstruktorach, projektantach i w ogóle pracownikach Rafako.
Tytuł Miles Energetyki otrzymał ponadto prezes Foster Wheeler Energia Polska. To jedna z form zaakcentowania w trakcie konferencji jubileuszu 130-lecia fabryki Foster Wheeler w Sosnowcu. Życzenia dalszych sukcesów i wyrazy gratulacji jubilatowi złożyli uczestnicy, organizatorzy, w tym prezes Refako oraz członkowie Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowej 11. Konferencji Kotłowej. Nie można siadać na laurach, zresztą w dzisiejszym świecie konkurencyjnego biznesu siadanie na laurach nie jest skazane. Fabryka rzeczywiście ma 130 lat, fabryka cały czas zajmuje się produkcją elementów ciśnieniowych i kotłów, co jest rzeczywiście nie lada osiągnięciem w dzisiejszych trudnych czasach. Nie jest to firma bardzo duża, tym niemniej ma na swoim koncie bardzo dużo osiągnięć. Przy czym fabryka to jest tylko jedna ze spółek Foster Wheelera w Polsce, bo de facto fabryka jest dla nas dostawcą części ciśnieniowych dla urządzeń projektowanych w spółce biznesowej, która posiada pióro projektowe, która posiada całe piony realizacji inwestycji dla klientów w różnych miejscach na świecie, nie tylko w Polsce. Warto dodać, że w zeszłym roku w związku z jubileuszem 60-lecia Rafako w trybie nadzwyczajnym zwołano jubileuszową 10. konferencję kotłową w Szczyrku. Wówczas fabryka kotłów z Raciborza uhonorowana została wyróżnieniem twierdzy polskiej energetyki. Drogi raciborskiej spółki i tej świętującej 130-lecie skrzyżowały się w roku 1949. Kiedy powstawało dzisiejsze Rafako, fachowcy z Sosnowca współtworzyli raciborską kadrę. Dziś silne pozycje obu spółek na krajowym i zagranicznych rynkach zmuszają raczej do konkurencji. Konkurujemy z Foster Wheelerem. To są zdecydowanie dwie firmy konkurencyjne, ale jednocześnie wobec wyzwań, które w tej chwili stoją przed przemysłem energetycznym, musimy współpracować. To jest nasza powinność dnia dzisiejszego. Dużo większym problemem, dużo większym wyzwaniem jest rozwiązanie właśnie tych trudności, które stawiają przed nami politycy, które stawiają przed nami ekolodzy. Trzy dni 11. Międzynarodowej Konferencji upłynęły przede wszystkim pod znakiem sesji wykładowych, połączonych ze zwiedzaniem wystaw problemowych. Uczestniczyło w nich ponad 500 naukowców i przedstawicieli przemysłu energetycznego, reprezentujących zagraniczne i krajowe uniwersytety techniczne, instytuty naukowo-badawcze, biura projektowe, a także elektrownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie. Wysoką rangę techniczną i użyteczność konferencji podniosły także artykuły wiodących producentów i użytkowników kotłów i urządzeń pomocniczych najnowszej generacji, udostępnione w wydanych na tę okazję obszernych publikacjach. Szeroko omówione zostały także zagadnienia materiałowe i nowe rozwiązania techniczne kotłów na parametry nadkrytyczne i nowe techniki spalania.